Kiedyś było tak, bo bankierzy to są od zarania dziejów, ale przedsiębiorcy, którzy mieli z bankierami kłopot, którzy na przykład chcieli zbyt duży procent, wymyślili sobie spółki akcji. Wymyślili się sobie, że podzielą się swoim biznesem z innymi, którzy mają, może mają trochę pieniędzy, zamiast nieść do banku i dostać 2%, może zainwestują w jakieś wspólne przedsięwzięcie, ten 3%. Na giełdach następowało rozproszenie kapitału i przyciąganie większej ilości uczestników tej operacji, tej pewnego rodzaju gry, pewnego rodzaju zakładu gospodarczego. Albo się uda, albo się nie uda, albo stracę, albo nie stracę. Ale ciągle firmy miały swoich właścicieli. Po czym nie tak dawno doszło do sytuacji, w której firmy przestały mieć swoich własnych właścicieli. Od czasów prawa rzymskiego własność to prawo posiadania, użytkowania, pobierania pożytków i rozporządzania rzeczą. Więc jak ktoś ma prawo rozporządzać swoim przedsiębiorstwem, to jest właścicielem, bo można być właścicielem i mieć prawo rozporządzania rzeczą, a wcale nie posiadać, wcale nie użytkować, wcale nawet pożytków nie pobierać. Można zdecydować. Konstytutywnym z tych czterech praw własności jest prawo rozporządzania rzeczą. A czym mogą rozporządzać dzisiaj właściciele koncernów notowanych na giełdzie papierów wartościowych? No, akcjami tego mogą rozporządzać. Przedsiębiorstwem nie. Czyli realna gospodarka uciekła od właściciela. Zarządy koncernów to urzędnicy korporacji, a nie właściciele, nie biznesmeni. Oni nie ryzykują swoich pieniędzy. Oni ryzykują pieniądze właścicieli, czyli akcjonariuszy. Natomiast sytuacja akcjonariuszy jest taka sama jak sytuacja wyborców. Elektorat jest rozproszony. Więc jak jest rozproszony elektorat, to właściciele, czyli ci, którzy mają prawo rozporządzania rzeczą, robią co chcą. Tak jak minister Skarbu Państwa. Jak już został ministrem Skarbu Państwa, jak już został prezesem, to co się będzie pytał wyborców, co ma zrobić? Akcjonariusz się będzie pytał? No nie. Zwróćcie Państwo uwagę, że nie tak dawno padły na przykład sformułowania następujące. Zarząd takiego czy innego banku przyjął ofertę przejęcia albo ją odrzucił. No to jeżeli oferta przejęcia jest kierowana do innych akcjonariuszy, to następuje już sytuacja, w której tak naprawdę zarządy zaczynają decydować nie tylko o przedsiębiorstwie, ale nawet o swoim własnym akcjonariacie. Baron Rothschild przewrócił się w grobie, jakby usłyszał, ile zarabiają prezesi dzisiejszych banków notowanych na giełdzie w Nowym Jorku. Bo przecież z definicji wiadomo, że kapitalista to krwiopijca, prawda? I on wykorzystuje swoich pracowników. To gdzież by mu przyszło do oba zatrudnić pracownika za 100 milionów dolarów rocznie? Żeby on mu długu narobił. Nastąpiło oderwanie tej finansowej rzeczywistości od rzeczywistości gospodarczej. Dowód? Proszę bardzo. Ja robiłem IPO zakładu zarządu partnerów. Twierdzę, że jest to bardzo dobra spółka. Spółka, która ma już w tej chwili dobre produkty, ma świetny plan rozwoju na przyszłość. No i tak byśmy się tutaj rozejrzeli po tych różnych ścianach, na czym siedzimy, to tak ze 40% tego, co tu jest, albo co nosimy na sobie, to generalnie rzecz biorąc przemysł chemiczny. No ale jak zarząd Tarnowa pojechał na roadshow, a już się zaczynał kryzys, to ci analitycy, którzy nie mieli zielonego pojęcia, co to jest kaprolaktam, z czego się go robi, co się wyrabia z kaprolaktamu, jaka jest relacja, co to jest poliamid i tak dalej i tym podobne, no, zaczęli mówić, nieinteresująca stopa zwrotu.
niestety, no już nie wytrzymałem i mu powiedziałem, że no takiej stopy zwrotu jak z obligacji Fannie, to się przemyśle chemicznie nie wyciśnie, ale to jeszcze było, okazało się, że zbankrutował Fannie. A analitycy, którzy w tym Excelu sprawdzają, jaka ma być stopa zwrotu, jaka jest opłacalna, jaka nieopłacalna, no zachowali się tak, wziął cukierka, krówka była, już pamiętam doskonale, rozwija tego cukierka i z takim uśmieszkiem mówi: o, no przynajmniej tu nie ma waszych produktów, mam nadzieję. A prezes mówi: no wie pan, a ta krówka, czy to mleczko, to na tą trawkę, to ona była posypana tymi naszymi nawozami. Ale trzeba, tak jak w tym przemyśle naftowym, widzieć, co się z czego robi.